No jest w szoku. Jak widzę tą dziesiątą jesień minusową, to już normalnie czuję, bo od takich minusów. Michał po raz pierwszy u nas, temat OpenStreetMap mam oczywiście po raz tenty. Ja nie wiem, już nie liczę który. Natomiast temat jest chyba ciekawy, bo tym razem będzie po raz pierwszy o serwerze map. Więc... W końcu konsola nie obrazki. No, czyli co, zaczynamy. Do 18.30. O 18.30 kolacja. Teraz? O, jest. Dobrze. Także, dzień dobry Państwu. Nazywam się Michał Mackiewicz, reprezentuję Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska. Będę prezentować, tak jak już zostało zapowiedziane, temat OpenStreetMap następny, chociaż może nie do końca będzie od początku do końca referat poświęcony tylko i wyłącznie temu projektowi. Chciałbym go przedstawić tym razem w szerszym kontekście, a także przedstawić pewne rozwiązania, które przynależą do dziedziny bardziej tak zwanego tradycyjnego GIS-u. Narzędzia, które nie należą do tego ekosystemu OpenStreetMapowskiego, tylko są wykorzystywane także w różnych innych dziedzinach związanych z mapami. Powiem coś niecoś także o tym, jak te dwa światy połączyć i czym one się różnią. Więc podejrzewam, że w tym gronie nie muszę tłumaczyć, czym jest serwer, także ograniczę się do sparafrazowania księdza Kwiatkowskiego: serwer jaki jest, każdy widzi. Natomiast druga część, czyli mapa. No więc tutaj widzimy definicję z Wikipedii, jak to na otwarte wszystko przystało, no to również otwarta encyklopedia, jak nam posłuży za wyrocznie. Więc mamy uogólniony obraz powierzchni Ziemi lub jej części, albo niekoniecznie Ziemi, może być inna planeta, inne ciało niebieskie, wykonany na płaszczyźnie przy użyciu odwzorowania kartograficznego, przy użyciu pewnych umownych znaków, także się mówi, że mapę się czyta. Mapa nie jest odwzorowaniem takim jak, powiedzmy, zdjęcie lotnicze satelitarne, które wymaga interpretacji, przypomina świat rzeczywisty bardziej, jest jego obrazem. Tutaj mapę się czyta i jest to pewna konwencja, której trzeba się nauczyć. No i tak, wszystko mamy cyfrowe teraz, no to wypadałoby również cyfryzować mapy. No to pierwszy pomysł, jaki w ogóle może tutaj być: bierzemy skaner, bierzemy mapę, taką zwykłą, papierową, wydrukowaną, pach ją na ten skaner, zeskanować. No i otrzymujemy plik graficzny. Plik graficzny dosyć nieporęczny, ale no niektórzy nie mają tego za wadę. Po prostu mają stronę internetową, jest link, mapa gminy. 6 MB do ściągnięcia, bardzo fajnie, szybko, przyjemnie się ładuje. To jest opcja numer 1. Opcja numer 2. Mamy taki plik graficzny, no ale jednak powiedzmy sobie szczerze, to nie jest to, co byśmy chcieli uzyskać. Spiramidujmy go. Tak, żeby go dało się powiększać, przesuwać w mniejszych rozdzielczościach, większych, no to już jest pewien postęp. I tutaj taki przykład z serwisu egury.pl, który za pomocą właśnie Zoomify takie spiramidowane, zeskanowane mapy papierowe nam serwuje. Możemy się zorientować wtedy, jak chodzić po górach. Mapa jest no, po prostu zwykłą mapą papierową, tylko że przeniesioną. Mamy coś takiego jak mapę HTML-ową. No to tutaj wskakujemy na wyższy poziom, tak powiem, cyfryzacji. Mapa HTML-owa to już taka zanikająca technologia, tak tylko dla przypomnienia. Mamy strzałki góra, dół, prawo, lewo, możemy sobie powiększać, pomniejszać. To no, w zasadzie takie wymierające przypadki, ale jeszcze się zdarzają. No dobrze, ale nie o takich sprawach dzisiaj bym chciał mówić. Więc mamy taki robiący bardzo wielką karierę obecnie skrót GIS, który mam nadzieję, że po tym
raczej po tym wystąpieniu nie będzie się kojarzył już tylko wyłącznie z głównym inspektorem sanitarnym. Oczywiście jest on, występuje też w innych postaciach, bo wiadomo, że mamy ludzi, którzy z geografią, z przyczyn czy to złych doświadczeń ze szkoły podstawowej, czy to z przyczyn politycznych, są na bakie, lubią tę geografię tak odepchnąć od tego, więc mamy system informacji o terenie, czyli LIS, albo system informacji przestrzennej. No i znowu definicja dla odmiany z Wikipedii. System informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania, wizualizacji danych geograficznych. Jedną z funkcji jest wspomaganie procesu decyzyjnego. No i to już nam sugeruje coś znacznie poważniejszego. Z takim sloganem reklamowym, powiedzmy, technologii GIS jest więcej niż mapa. To dlaczego? No bo mapę mamy daną w zasadzie w takiej formie, jaką mamy, jaką sobie tam przenieśliśmy z kiosku, czy wyświetliliśmy na ekranie, tak? Mamy określony zestaw danych, mamy określoną wizualizację, no i w zasadzie tyle. Natomiast tutaj idea GIS-u jest taka, żeby właśnie jakby kod źródłowy tej mapy bardziej użyć, to znaczy dane, które opisują nam obiekty znajdujące się na powierzchni Ziemi. No i dane przestrzenne ogólnie rzecz biorąc, no to możemy sobie pozyskiwać z różnych źródeł, więc możemy je sobie pozyskać bezpośrednio w terenie, możemy wziąć stare mapy, odrysować w nich pewne elementy, możemy włączyć także obrazy wykonywane przez satelity czy z pułapu lotniczego. Możemy te dane integrować z danymi opisowymi, których może być całe mnóstwo. No i to już jest pierwsza przewaga tutaj GIS-u nad mapą taką rozumianą tradycyjnie. A dlaczego? Weźmy sobie taką prostą rzecz jak sieć drogową. No to mapa topograficzna stara się nam przekazać o drogach jak najwięcej. To znaczy, jaką ma kategorię? Jak ta droga jest szeroka. Ale już na przykład dopuszczalnej prędkości, no to na mapie topograficznej nie znajdziemy. Czasami znajdziemy ją na mapie drogowej, jeżeli będzie specjalnie rysowany znak, że tam jest ograniczenie prędkości. Ale jeżeli jeszcze mamy jakąś nawierzchnię, tak? Czy na drodze są dziury, czy nie. Na mapie bardzo często drogi wyglądają dokładnie tak samo, a dopiero potem się okazuje, że no niestety, ale Porsche nie przejedzie. Więc jakbyśmy wpakowali te wszystkie informacje nagle na mapę, no to po prostu totalny chaos nam wyjdzie, tak? Byśmy musieli jakieś multum kolorów uwzględniać i tak dalej. Więc dlatego może jednak warto by było sobie to trzymać w bazie danych, gdzieś schowane i wyciągać tylko, co nam trzeba. Pokaż wszystkie drogi w okolicy Mochocic Kapitulnych, które dadzą się przejechać Porsche. No i zero. Mamy dane. Powiedzmy, że mamy dane, mamy takie drogi, wyskakuje nam wynik analizy. I tak jak właśnie tutaj jest dalsza część, z GIS-u możemy wyciągać nie tylko mapy, ale możemy wyciągać takie różnego rodzaju analizy, raporty, opracowania w formie tekstowej. No i możemy wreszcie sobie wrócić do starej, dobrej formy, czyli widokować. No i teraz tak, teraz chciałbym przedstawić kilka takich konwencji, które w świecie GIS-u występują. Więc mamy takie jak w grafice dane, które mogą być albo rastrowe, albo wektorowe. W przypadku danych rastrowych no to mamy piksele. Przy czym piksele wcale nie jest powiedziane, że one muszą pokazywać nam kolorki. Właśnie zwykle one nie pokazują nam kolorków. I dlatego to się określa wartość piksela taką nazwą digital number. A taki przykład. Powiedzmy ukształtowanie terenu. No widzimy, kto musiał tutaj wejść pieszo, no to wie, tak, że ukształtowanie terenu jest takie zjawisko w przyrodzie. No takim popularnym sposobem cyfrowego zapisu rzeźby terenu jest to, że dzielimy sobie teren na piksele, czyli w świecie realnym powiedzmy byłaby to kratka 30 na 30 metrów, bo taki model o największej rozdzielczości możemy dostać za darmo,
albo nawet 25 na 25 cm, jeżeli mamy odpowiednie fundusze na to. Każdej takiej kratce przypisujemy wartość wysokości nad poziom morza. I z tego nam się robi raster, który jak sobie go wyświetlimy jako podgląd, no to bardzo często nam się w przeglądarce obrazów w ogóle nie wyświetli. No to nie jest obrazek, no musimy dopiero nadać pewne znaczenie. Ale o tym, jak się nadaje znaczenie, to później. Druga możliwość to dane wektorowe. Dane wektorowe, no to na przykład tutaj klasyczny przykład, znowu sieć dróg. Dane wektorowe składają się z takich dwóch podstawowych elementów, to znaczy z danych geometrycznych i z danych atrybutowych, czyli opisowych. No i na przykład tutaj mamy sobie sieć dróg. Ona w ogóle nie przypomina w tym momencie tego, że to jest sieć dróg. Jest jakieś kreski, tak? Nie ma tu tego elementu kartograficznego jeszcze. Ale mamy już geometrię, czyli to, jak ta droga przebiega w przestrzeni. I mamy atrybuty. W tym wypadku to jest taki zestaw danych do nawigacji, więc mamy identyfikator, mamy klasę drogi, nazwę, długość i geometrię, która tutaj jest w postaci binarnej zapisana. No i teraz tak. No przychodzi facet, tutaj pokazuje jakieś krechy, to ma być niby lepsze niż mapa, a co ja z tego mam? Jakąś tabelkę, no to przecież sobie nie będę grzebać w tabelce, tylko ja chcę to zobaczyć na mapie. No i właśnie tu jest ten element spajający kartografię z GIS-em, czyli geowizualizacja. Geowizualizacja w zasadzie składa się z dwóch etapów. Pierwszy należy do człowieka. Tutaj człowiek musi zdecydować, jak te dane mają na mapie wyglądać, jak je sklasyfikować. Znowu się będę czepiać tego drogowego przykładu. Czy my na potrzeby naszej mapy potrzebujemy wyciągnąć klasyfikację administracyjną? Czy coś jest powiatowa, wojewódzka, gminna? Czy my potrzebujemy wyciągnąć nawierzchnię? Czy my potrzebujemy wyciągnąć jedno i drugie? Czy my jakąś klasę w ogóle pominiemy? No powiedzmy, mamy taką mapę dosyć ogólną i wszystkie drogi osiedlowe nam mogą tutaj zaburzyć sprawę. Druga część należy do maszyny. To jest po prostu wyrenderowanie tego do postaci graficznej. Może być rastrową, najczęściej jest rastrowa, ale może być też wektor. No i właśnie tutaj jest ważna rzecz, że możemy dokładnie te same dane przedstawić w kompletnie różny sposób. To jest taki zrzut ekranu z serwisu OpenWaterMap, który prezentuje dane projektu OpenStreetMap na różne sposoby. No i widzimy tutaj mapę, prawda, Kielce by Night. To jest mapa rowerowa. To jest mapa czarno-biała. W skali szarości to jest mapa w ogóle czarno-biała, zero-jedynkowa. I tutaj jeszcze jeden przykład takiej kompozycji, powiedzmy, ogólnego użytku. No i to był taki wstęp. Jak się mniej więcej to robi, oczywiście absolutnie nie wyczerpujący tematu, ale to już go można sobie zgłębiać potem indywidualnie. Natomiast teraz przejdę już do rozwiązań. Więc potrzebujemy, żeby mieć taką mapę internetową, potrzebujemy trzech warstw. Pierwsza warstwa to jest warstwa bazy danych, druga to jest warstwa serwera, trzecia to jest warstwa klienta. Powiedzmy, klientami się dzisiaj nie będę zajmować, skoro w tytule jest serwer, to się jego trzymajmy, no ale serwer musi czymś się żywić, a żywi się danymi z bazy. No i co tam baza musi nam robić? Więc po pierwsze musi te dane nam trzymać. Po drugie, może się zdarzyć tak, że te dane będą edytowalne. No i musimy sobie zapewnić możliwość edytowania. No i po trzecie, musi nam ta baza danych umieć zwrócić dane przestrzenne w postaci... Właśnie tak?
W postaci oryginalnej, bądź w jakiejś postaci zmodyfikowanej. No i przepraszam, że takimi wołami, ale niestety często muszę tłumaczyć i nie za bardzo to czasami dociera, że geometria, która jest zapisana w bazie danych, to nie jest to samo, co współrzędne. Geometria musi być zapisana w specjalnym typie. Współrzędne my sobie możemy wpisać do bazy jako float. No i okej, nie? Widzimy, że jest tam, powiedzmy, punkt Złoto Wrocławia, tak? Mamy współrzędną długość geograficzną 16,4584,00, długość, szerokość 50,004524. No, ale i czasami możemy sobie to zwizualizować, ale w geograficznej bazie danych to jeszcze nic nie mówi, bo musimy zamknąć to w specjalny typ. Typ, który na ogół ze względu na wydajność jest binarny, możemy go sobie przetworzyć już potem do postaci tekstowej, on jest wtedy taki bardziej czytelny. Więc widzimy tutaj właśnie fragment z bazy danych siedziby organizacji pozarządowych, które mają swoją geometrię zapisaną w formie binarnej jako blob. I po rozwinięciu do tekstu to wygląda tak. Czym my się możemy posłużyć? No tak, możemy się posłużyć MySQL-em, ale to tak już z góry zaznaczam pod bidy. Co jest, może się wydawać śmieszniejsze, że przecież, ale jak to, MySQL obsługuje natywnie geometrię, te dwie pozostałe muszą mieć jakieś nakładki, co MySQL zły? Ano zły. Głównie dlatego, że bardzo długo nie posiadał zbyt dużej liczby funkcji, które umożliwiłyby operowanie na takich danych geometrycznych. A po drugie, oprogramowanie GIS-owe niezbyt chętnie z nim współpracuje. Więc tak naprawdę numer jeden w tym momencie, w tej branży, to jest Postgres z doinstalowaną nakładką o nazwie PostGIS. Co jest istotne jeszcze tutaj, są te typy danych Geometry i Geography. Otóż w przypadku typu geometrii mamy współrzędne wyłącznie na płaszczyźnie, bez uwzględnienia krzywizny Ziemi. Co nam się może często przydać, zwłaszcza jeżeli chcemy objąć zasięgiem cały świat. I w tym wypadku w zasadzie jedynym wyborem jest Postgres. W pozostałych wypadkach można pomiędzy Postgresem a SQLite'em wybierać, jeżeli ten zasięg nie jest zbyt duży. Serwer. No to serwer tutaj jest, powiedzmy, gwoździem programu. Ma przyjmować żądania od klientów, przetwarzać je na zapytania do bazy i potem zwrócić, czy to surowe dane, czy to mapy. No i tak. Tego oprogramowania jest dosyć duże. Dzisiaj będę mówić wyłącznie o open source'owym, ale oczywiście komercyjnego też jest dużo. W ogóle projektów jest dużo. No i teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy mnóstwo tego oprogramowania, każdy ma inne API. I połączenie danych z dwóch różnych źródeł, no to by wymagało nie wiadomo jakich akrobacji. Więc powstała sobie taka organizacja, która się nazywa Open Geospatial Consortium, która po prostu ustandaryzowała te usługi świadczone przez serwery danych przestrzennych do postaci takich standardów nazywanych standardami OGC, ale no tak, nie są perfekcyjne. Wręcz czasami bym powiedział, że są złe, ale ważne jest to, że praktycznie każdy serwer jest w stanie się porozumiewać z użyciem tych standardów. I również, jeżeli by komukolwiek przypadła rola budowy takiego serwera własnoręcznie, to jednak unikałbym pokus tworzenia jakiegoś własnego API zgodnego tylko sama ze sobą,
Bo Anusz, komuś te dane się jeszcze mogą przydać, zwłaszcza jeżeli one nie będą ograniczone w jakiś sposób, jeśli chodzi o ograniczenie dostępu do nich. No i taka podstawowa usługa, czyli WMS, o której chyba najwięcej osób słyszało. Istotą WMS-u jest to, że bierzemy sobie te dane z bazy, jakąś tam porcję, przetwarzamy ją do postaci mapy, do postaci pliku graficznego i wypluwamy. Jest kilka możliwych zapytań do usługi WMS. Pierwsza to jest Get Capabilities, która mówi o tym, że serwer opowiedział, co on tam ma do zaoferowania. To jest taki dokument XML-owy. Jak się źle skonfiguruje serwer, to on potrafi mieć kilkaset kilobajtów zbędnego bełkotu. Jak się go dobrze skonfiguruje, to jest zwykle tych kilobajtów kilka. GetMap, czyli to, co najważniejsze. GetFisherInfo, czyli to jest wyciągnięcie tych danych atrybutowych. Czyli mamy mapę gotową, ale jeszcze możemy się dobrać do źródeł właśnie przez GetFisherInfo. Podczytać, jaką prędkość dopuszczalną ma ta droga. GetLegends to jest legenda, jak sama nazwa wskazuje, GetPrint. To jest taki bajer, który nie we wszystkich serwerach występuje. No bo GetMap to jest tylko taka, to jest tylko plik graficzny, a GetPrint to już jest coś, co byśmy mogli wydrukować i komuś pokazać. No i tak wygląda GetCapabilities. Tak wygląda GetMap. Tak wygląda GetFeatureInfo. Druga usługa, o której się słyszy rzadziej, to jest WFS, zwany usługą pobierania w dokumentach oficjalnych. I tutaj w ogóle się nie musimy martwić o to, jak ta mapa ma wyglądać, jeśli administrujemy tylko serwerem. Martwić się o klient. Jak on sobie pokaże, to już jego drożka. Ale tutaj wydajemy właśnie ten jakby kod źródłowy. Wydajemy surowe dane z pełnymi atrybutami. No i pierwotnie WFS służył tylko do odczytu. A obecnie już są mutacje WFST, WFSV, które umożliwiają kontrolę nad danymi przy pomocy na przykład przeglądarki internetowej. No i tutaj WFS odpowiada nam znowu w formacie XML-owym, chociaż można go przyuczyć również do posługiwania się JSON-em. Ale ogólnie istotą jest to, że to są dane zupełnie surowe. Kilka innych usług. Catalog Service, czyli przeszukiwanie danych, powiedzmy, jest sobie duża organizacja, która ma tych danych multum i w ten sposób po pewnych słowach kluczowych można dojść, co jest do czego. Cover Service to jest zwracanie surowych danych rastrowych, czyli tak jak na przykład model terenu. Processing daje nam możliwości analiz przestrzennych. No i różne usługi restowe, już trochę nowocześniejsze od WMS-u i WFS-u, ale niestety niezbyt rozpowszechnione. Co my możemy wykorzystać do budowy takiego serwera? No jest właściwie takie cztery główne projekty, to znaczy Map Server, Geo Server, Quantum Geek Server i Map Guide wersja open source'owa. Kilka jeszcze innych, które są na szaro, o których mówić nie będę, to Feature Server to jest projekt, który jest już obecnie macie, służył do wystawiania usług WFS w dosyć prosty sposób. Ten drugi projekt to został połknięty w tym momencie przez Map Servera. WorldWinds to też taki bardzo archaiczny WMS. I Mapnik, który jest ukochanym narzędziem okresów mapowców. I nawet da się go batem zmusić do tego, żeby był serwerem WMS. Aczkolwiek jest to niezbyt szybko działające, jeśli chodzi o WMS, a nie robienie takich map kafelkowanych, o których będzie na końcu, więc może go pominę jednak. Map Server jest w zasadzie tutaj takim dziadkiem tych wszystkich rozwiązań, ponieważ już od lat 90. jest rozwijany na Uniwersytecie Minnesota. Umieszczamy go albo jako CGI, albo jako Fast CGI i służy na przykład
do tworzenia Narodowego Atlasu Kanady i prezentowania go w internecie, a tutaj zupełnie lokalnie Urząd Marszałkowski w Kielcach zaczął się nim posługiwać całkiem niedawno w swoim serwisie. GeoServer, który jest przez fanów Obserwera bardzo często zwalczany, a przez użytkowników jest chwalony. A dlaczego? No dlatego, że Obserwera sobie skonfigurujemy tylko i wyłącznie z poziomu plików tekstowych, natomiast GeoServer ma konsolę administracyjną dostępną przez przeglądarkę internetową, przez co jego konfiguracja jest oczywiście dużo prostsza. I jest napisany w pewnym języku, który przez jednych kochany, przez innych nienawidzony. No i właśnie pani ma obserwera, to również za Java mi przypadają. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska publikuje dane o obszarach chronionych przy pomocy właśnie GeoServera. Quantum Geese Server jest tutaj nowym dosyć w porównaniu z tymi dwoma, ponieważ jakoś tak dopiero od 2 lat jest użyteczny. I on jest o tyle fajny, że jest zintegrowany z takim programem Quantum Geese, który jeżeli ktoś się interesuje open source'em dla geoinformatyki, to z pewnością się z tym programem zetknął. Więc można sobie pracować na desktopie i na serwerze, korzystając z podobnych narzędzi. No i on jest również w C++. W Szwajcarii w ogóle doszło do tego, że Quantum Geese został przystosowany do funkcji serwerowych i dlatego w Szwajcarii jest, jak na razie na przykład w mieście Uster, jest wykorzystywany w produkcji. Małguide, no to szczerze, że o nim mówiłem najmniej. To jest taki projekt półkomercyjny, półopen source'owy, to znaczy istnieje wersja open source'owa, która no jakoś nie cieszy się zbytnią popularnością. Wersja komercyjna jest wykorzystywana na przykład w Urzędzie Miasta Rybnika. No i teraz szczegóły. Więc tak, jeśli chodzi o usługę WMS, to w zasadzie wszystkie nadają się. Nadają się właściwie wszystkie. Jeśli chodzi o usługę WFS, to w tym momencie Quantum Geese Server tutaj jest nieco do tyłu, bo używa przestarzałej wersji. Obecnie raczej 1.1.1 powinno się stosować, a już nawet 2.0. Edycje danych to właściwie GeoServer tutaj jest najlepszy pod tym względem. Dodatkowe jakieś API, no to tutaj tak, jeśli chodzi o MapServera, to ma coś takiego jak MapScript, który umożliwia z poziomu PHP tworzenie jakby dodatkowych, niezależnych od tych usług przeze mnie wymienionych i innych. GeoServer posiada API do konfiguracji. MapGuide też posiada, aczkolwiek no z tym mówię, nie miałem styczności. No i konfiguracja, czyli tak naprawdę map serwera konfigurujemy przy pomocy tak zwanych mapfile'i. Mapfile to jest taka fajna, żywa skamielina. Przypomina mocno pliki INI, które mi się kojarzą z Windowsem 3.11 osobiście. GeoServer jest konfigurowany w większości przez przeglądarkę internetową. Więc tutaj plikami się, jak nie chcemy się martwić, to nie musimy się martwić. A jeżeli chcemy, no to są to pliki XML-owe. Ale oprócz tego fajna rzecz w GeoServerze to jest taka, że możemy go sobie konfigurować poprzez API, czyli możemy wysyłać do niego poprzez odpowiednio sformatowane restowe zapytania po prostu pewne informacje i jakby na bieżąco w nim grzebać bez logowania się do tego interfejsu i tak dalej. Quantum Geese Server w zasadzie wszystko załatwiamy sobie w aplikacji desktopowej i tylko publikujemy. No i MapGuide posiada takie narzędzie, które nazywa się Maestro, w którym to Maestro też sobie możemy ten serwer skonfigurować, a jak nie to XML. No i teraz tak. Redakcja mapy. To jest tutaj duży problem, bo to, żebyśmy mieli fajnie wyglądającą mapę, to nie wystarczy,
żeby my ją sobie wymyślimy, ale my jeszcze musimy zrobić tak, żeby komputer był w stanie ją wyrenderować. No i tutaj niestety rządzi niepodzielnie tekst. Znaczy niestety. Ja się bawiłem dosyć sporo w taką tekstową redakcję i znienawidziłem to szczerze. A niektórzy uważają, że a przecież to jest nic złego, w końcu strony internetowe się robi CSS-em i do tego nie umarł. Więc w każdym razie tak. Jeżeli jesteśmy po stronie tej, że tak, tekst jest fajny, no to mamy map serwera i go serwera. Przy czym z góry tutaj zaznaczam, że jest taki standard, nazywa się SLD. Niezależnie od preferencji politycznych należy tutaj uznać, że SLD jest standardem zdecydowanie nieudanym. Jest to tak niesamowicie przegadany XML, że najprostsza rzecz nam zajmuje dziesiątki linijek. Banał, powiedzmy, chcemy sobie skonfigurować tak, żeby droga krajowa była jedną zwykłą czerwoną krychą, a wojewódzka żółtą, to to już nam zje linijek 10. I no niestety, jak na razie, są pewne narzędzia, które trochę to usprawniają, ale to już jest takie, no, tak czy inaczej musimy się w tego XML-a gryźć. Oczywiście, jak to przy XML-u, zapomnimy sobie jednego slasha, cała wizualizacja nam się rypie i bardzo często nie wiemy dlaczego. Błąd zawsze występuje w pobliżu linii 0. Natomiast graficznie możemy sobie redagować mapę w programie QuantumGIS, który tutaj na geografów dla gisowców jest na pewno najbardziej przyjaznym narzędziem. I po prostu publikujemy tylko ten gotowy projekt na serwer. Mamy też dostęp do XML-a, który też jest przegadany, ale no w zasadzie nie musimy go pisać ręcznie, ale za to możemy sobie podmienić w notatniku, powiedzmy, coś, co nam tam nie pasuje masowo. No i mam guide'a, to najlepiej przy pomocy tego już wymienianego programu Maestro. Fajnie. Powiedzmy, że mamy serwer, podjęliśmy decyzję co do tego, na czym to będzie działać, jak to będzie działać. Ale tak, dane. Bez danych mapy nie zrobimy raczej. No więc w zasadzie w takim serwisie geoinformacyjnym, no to można powiedzieć tak, jakbyśmy mieli kanapkę. Czyli kanapka, powiedzmy, składa się z chleba. To będzie nasz podkład mapowy i z jakichś tam dodatków, czyli danych tematycznych. Czy powiedzmy, chcemy robić sobie portal dróg rowerowych, no to podkładem będzie taka treść ogólna, topograficzna, a szlaki rowerowe będą tematyczne. Może być to sieć energetyczna, gazownicza, to mogą być obszary chronione, no mnóstwo różnych danych, co tam dana organizacja ma. No i teraz tak. Oczywiście fajnie by było, jakbyśmy wszystkie dane mieli na wyłączność, ale rzadko się to zdarza. No i tutaj właśnie wkracza OpenStreetMap. Zwykle bardzo często mamy możliwość korzystania sobie z repozytorium wolnych zasobów. OpenStreetMap jest takim repozytorium dla danych geograficznych. Jeżeli ktoś jeszcze jakimś cudem nie usłyszał, czym jest OpenStreetMap i na czym polega, to tak w skrócie, że jest to kartograficzny odpowiednik Wikipedii. To jest taka mapa, którą każdy może sobie edytować bez jakichś poziomów uprawnień, bez zdobywania zezwolenia ojca dyrektora. Po prostu siadamy, bierzemy mychę i jedziemy. Jeżeli mamy wiedzę o terenie, to nam to pójdzie dosyć sprawnie. Jeżeli mamy do pomocy zdjęcie satelitarne, to już w ogóle. Jeżeli nie mamy, to się musimy trochę po terenie nabiegać. No i mamy tutaj licencję Open Database License, wokół której było sporo kontrowersji, ale w każdym bądź razie licencja ma taki warunek, że jeżeli coś mieszaliśmy z danymi, to musimy się z tego wyspowiadać i opublikować
publikować po prostu te przetworzone dane w postaci źródłowej, tak? W postaci danych geograficznych. A to, co wyrenderujemy, to, co wygenerujemy, no to już mamy większą swobodę. Tutaj wystarczy podanie źródła. Więc to tak jakby binaria mogą być zamknięte, ale źródło musi być wydane i koniec. Jeżeli nie mieszamy w danych, no to mamy sprawę jeszcze prostszą, bo po prostu podajemy link do danych, skąd wzięliśmy, tyle. Ale źródło tak czy inaczej zawsze podać trzeba. No i teraz, żeby nie było za fajnie, no to OpenStreetMap ma swój zestaw narzędzi, swój model danych. GIS taki typowy ma swój model danych i swój zestaw narzędzi. I te dwa światy trzeba jakoś ze sobą połączyć, żeby nam taki serwer ładnie działał. Otóż bardzo często dane przestrzenne nagle wyglądają tak, że jest konkretny schemat, tak? Są tabele, kolumny, określone typy, podział na warstwy tematyczne i tak to funkcjonuje. Obecnie pan powiedział, a my żadnego schematu nie chcemy, wszystko ma iść na żywioł, w związku z czym tutaj jest zapis nie w kolumnach i wierszach, tylko jest w układzie klucz-wartość. Model danych też jest nieco inny, ponieważ w przypadku typowego GIS-u my będziemy potrzebowali modelu tak zwanego Simple Features, który się dzieli na obiekty punktowe, liniowe i powierzchniowe. W przypadku OpenStreetMap mamy tutaj ten model danych inny, to znaczy są wszystkie punkty, mogą funkcjonować jako punkty, potem na wyższym poziomie się grupuje w linie bądź poligony, to jeszcze mamy grupować w relacje. No i teraz musimy się nieźle nawiedzić, żeby to po prostu przetłumaczyć. Mamy dwie opcje, albo zawierzamy firmie GeoFabric, która publikuje już takie przetworzone dane do formatu shape, który jest dosyć powszechny formatem wymiany, albo je sobie konwertujemy na własną rękę. A konwertować na własną rękę jest trudniej, ale oczywiście daje nam to szersze możliwości. Ponieważ jeżeli byśmy chcieli nadążać za zmianami w bazie danych OpenStreetMap na bieżąco, to w zasadzie nie mamy wyboru, tak? Musimy sobie to rozwiązać sami. A jeżeli nam wystarczy, że raz na jakiś czas po prostu kasujemy wszystko w diabły, ładujemy nowe, no to wtedy następne slajdy można przespać. A już bardziej szczegółowo, no to mamy kilka tutaj takich narzędzi, które służą do konwersji. Najczęściej stosowany jest OSM PG SQL, ale ja bym polecił również ten o nazwie Info8, który nie daje możliwości tej przyrostowej aktualizacji, ale za to daje dużo bardziej konfigurowalny schemat. Jest po prostu fajniejszy potem w dalszej obróbce. No i jak to potem przy pomocy tych narzędzi wygląda, no to zaraz następne slajdy o tym będą. Tym, którzy uważają, że tradycyjny GIS to zło i tylko OpenStreetMap ma rację, to ostrzegam, że będę teraz łamać dogmat poza mapnikiem, nie ma zbawienia. Więc przy pomocy map serwera są gotowe map file, które można sobie po prostu wziąć i stworzyć mniej więcej tak wyglądającą mapę. GeoServer. No lecieć jeszcze. W każdym razie, no tutaj taka przykładowa mapa analogowa, tak, jakieś tam elementy, parki, obszary zabudowane. GeoServer, tutaj mamy do dyspozycji projekt taki OSM in a box, który zaoszczędza nam bardzo dużo pracy przy tworzeniu tych plików SLD. To są setki kilobajtów XML-a, żeby stworzyć coś takiego. Ale można jak najbardziej wykorzystać GeoServer do takiej prezentacji.
No tutaj mamy to bardziej złożone niż w poprzednim wypadku, więc... Quantum Geese Server umożliwia nam robienie tego stuprocentowo graficznie. Tutaj akurat bardziej ubogo, ale bardziej ubogo dlatego, że i teren jest kiepsko skartowany po prostu. To trzeba sobie powiedzieć, że są miejsca w OpenStreetMap, które wyglądają lepiej, są miejsca, które wyglądają gorzej. Widzę, że w trakcie poprzednich edycji jesieni tutaj... Aczkolwiek okolice samego hotelu są zmapowane perfekcyjnie. Tak. No, a poza tym, co zjadł woc. To właśnie widzimy, że okolice hotelu jak najbardziej, ale już okolice dalsze wyglądają gorzej, no więc to jest teraz zachęta. Tutaj, czy mamy bingę dla tego terenu, bo nie? Coś tam jest. To jest zachęta, żeby po sesji dzisiejszej właśnie spróbować sobie może coś poedytować, żeby ta mapa tutaj nie wyglądała tak pusto. No Quantum Geese Server to akurat jedna z moich zabaw z wizualizacją danych. Okej, mamy oprogramowanie załatwione, mamy dane załatwione, mamy oprogramowanie wolne, dane też wolne, mapa nam działa wolno. A dlaczego? Dlatego, że jak bierzemy sobie i renderujemy te dane, no to tak, na początkowych slajdach pokazałem, jak wyglądają surowe dane wektorowe. Nie za ciekawe. Żeby to wyglądało tak łatwo, tak ładnie, no to ta maszyna się musi chyba jednak wysilić. No dopóki klientów jest niewielu, to działa całkiem sprawnie, potem się zaczyna coraz bardziej buntować. No i tutaj obrazek, który towarzyszy nam praktycznie przy każdym geoportalu samorządowym w takiej czy innej formie. Po prostu usługa WMS polega na tym, że my bierzemy te surowe dane i z nich generujemy mapę za każdym razem na nowo. Co się staje totalnym marnotrawstwem zasobów. Więc jeszcze potrzebujemy jednego elementu, który do tego serwera dodamy. Czyli tak zwane kafelkowanie. No i co? Pokazywałem na pierwszym slajdzie Zoomify i piramidę. I wracamy do piramidy. Tyle, że trochę inaczej rozwiązanej. Po prostu renderujemy sobie mapę zawczasu, tniemy ją na takie małe kawałki zwane kafelkami i serwujemy do klientów już gotowe fragmenty, sklejane tylko. No, metadanych widzę, że się schowało. Ale w każdym razie trzeba pamiętać, że kafelków też trzeba używać z głową. Bo z kolei w projekcie OpenStreetMap jest tendencja do tego, żeby serwować bardzo dużo różnych informacji przy pomocy kafelków. A te informacje są bardzo proste. No powiedzmy linia typusowa, dajmy na to. Prosta kreska z opisem linii, czasami jeszcze strzałka kierunku. Robimy z tego kafelki, tak w zasadzie rezygnujemy z całej interaktywności. To już jest kompletnie statyczne. I z tym wiele nie zrobimy. Nie mamy gadgetów info tutaj. Więc tu trzeba z tych kafelków korzystać rozważnie, ale na przykład dane podkładowe, to jak najbardziej możemy sobie przygotować zawczasu. I potem serwujemy już. No i tak, jeśli chodzi o rozwiązania techniczne, no to znowu mamy w map serwera MapCache albo GeoWebCache w GeoServerze. One są mocno fajnie zintegrowane, ale możemy też użyć zewnętrznego oprogramowania i tutaj TileCache, taki tradycyjnie używany i mam proxy, nowy projekt, dosyć ciekawy. I jeszcze. A co się stanie, jeżeli mamy przypadek taki, że ktoś od nas koniecznie żąda usługi WMS, danych dużo, klientów dużo, serwer napada, a mi kafelków nie chcą? No to wymyślono coś takiego jak WMS kaskadowy. To znaczy, że mamy te kafelki zrobione, ale serwer jest w stanie oszukać klienta, po prostu te kafelki sobie wziąć
skleić to już są tylko i wyłącznie operacje na plikach graficznych, więc znacznie mniej obciążające niż renderowanie od zera. I wysyłamy. I tutaj ma proxy i geowebcache. No i tak, dojechaliśmy do końca konfiguracji serwera, tak właściwie to jeśli chodzi o końcową mapę internetową, to tak zostawiam w połowie drogi, ponieważ jest jeszcze cała bogata dziedzina związana z front-endem i aplikacjami klienckimi, ale to być może temat na inny referat albo do samodzielnego zgłębiania. Mam świadomość, że tak naprawdę taką treścią referatu to nikogo nie zadowoliłem, bo dla tych, co by chcieli bardziej technicznie, to było za mało technicznie, a dla tych, co by chcieli bardziej opensyjpapowo, to było tylko wspomniane, no ale mam nadzieję, że naświetliłem przynajmniej temat wolnego oprogramowania dla geoinformatyki i powiązania.